No, historia jest bardzo ciekawa. Mam też taki mały epizod wydawniczy. Parę lat temu wydaliśmy taki przewodnik po kawiarniach warszawskich, kawiarniach speciality. Rynek speciality to są kawiarnie, które skupiają się bardzo, bardzo na kawie i na tej kawie, no jakby podzielić sobie rynek kawy i go ocenić punktowo, no to na tych 20 najlepszych procentach kawy. Cześć, witajcie w podcaście gastronomicznym. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Rzyman. Dzień dobry. Cześć Krzysztofie. Przede wszystkim dziękuję za czas i za możliwość spotkania. Za chwilę mój gość sam się przedstawi, ponieważ jest tak wiele do powiedzenia, że musiałbym zrobić długie notatki. Natomiast dzisiaj rozmawiam z Krzysztofem jako przedsiębiorcą, który prowadzi sam biznes gastronomiczny, prowadzi kawiarnię. Ale porozmawiamy też z Krzysztofem jako współautorem książki Less Waste, który jest współautorem książki, ale autorem rozdziału. Tak? Tak, i tutaj właśnie czytam, rewolucje zaczynają się w kawiarniach. Wszystko się zgadza, to jeszcze słowem przedstawienia. Prowadzę dwie kawiarnie w Warszawie, nazywają się Store i są mocno, no można powiedzieć, w tym trendzie. Chociaż nie chcę mówić o trendzie Less Waste, bo de facto to jest przyszłość, więc po prostu Less Waste. Jesteś w Coffee Spots. Jestem współautorem Coffee Spots. Dokładnie zrobiliśmy to razem z Agą Bukowską, która później wydała książkę Less Waste. To jeszcze parę słów o mnie. Nagrywam też podcast, nazywa się Zielony Podcast. Bardzo polecam, ale on jest akurat o transformacji energetycznej, a nie o rozwiązaniach Less Waste. Działam w Partii Zieloni, to żeby wszystko było spójne i, tak działało, i działało ze sobą, a wcześniej byłem przez 11 lat dziennikarzem gospodarczym. To wszystko nam się w zasadzie zgadza. Jesteś, no mówię, mam idealnego gościa, tak? Wszystko, każdy aspekt tutaj jakby się spina też z moim podcastem. To się okaże. Czy nie będziesz rozczarowany? A no myślę, że nie. Dobrze, Krzysztof, dobra, to dlaczego Less Waste? Skąd w ogóle zainteresowanie ideą Less Waste? Czy praktykowałeś to wcześniej? Skąd się to wzięło? No, historia jest bardzo ciekawa. Mam też taki mały epizod wydawniczy. Parę lat temu wydaliśmy taki przewodnik po kawiarniach warszawskich, kawiarniach speciality. Rynek speciality to są kawiarnie, które skupiają się bardzo, bardzo na kawie i na tej kawie, no jakby podzielić sobie rynek kawy i go ocenić punktowo, no to na tych 20 najlepszych procentach kawy. I założyliśmy Store'a, to było 6 lat temu, wtedy jeszcze z moim wspólnikiem Michałem. Trochę działaliśmy, ja miałem taką potrzebę, żeby no, coś wydać, opisać trochę, jak wygląda, jak zmienia się ten rynek kawy w Warszawie. I wydaliśmy wtedy taki mały przewodnik Warszawia Coffee Spots. A on już wtedy, to był 2017 rok. I opisaliśmy już wtedy 20 kilka miejsc takich kawiarni w Warszawie i przy okazji wydawania tego przewodnika poznałem Aretę Szpurę, która jest aktywistką, takim zielonym świrem, kapitanem planetą. Która też ma swój udział w Less Waste i to odrębna, bardzo ciekawa, interesująca historia też. Tak. No i wtedy poznaliśmy Aretę. Areta zaczęła też bywać w kawiarni i zaczęliśmy sobie rozmawiać na różne tematy. No i się okazało, że tych tematów jest dużo, ale Areta wtedy zaczynała taką akcję z serwisem Noise, Sucking Sucks, czyli bez słomki się to nazywało, bo walka z tym plastikiem, który zalewa morza, oceany, ale też nasz cały glob, no trzeba było zacząć od takiego małego kroku i właśnie te słomki były takim małym krokiem, bo powiedzieć całej gastronomii, słuchajcie, zrezygnujcie z opakowań jednorazowych, całkowicie plastikowych, to by było trudne na początek, a słomka jest akurat takim produktem, z którego i gość może zrezygnować, no bo nie musi koniecznie pić przez słomkę, ewentualnie tę słomkę możesz zastąpić na miejscu słomką metalową, a na wynos na przykład słomką bambusową, czy ze słomy po prostu, a niektórzy nawet z makaronu, są słomki z jabłek, no przeróżne. Areta wtedy się odezwała, powiedziała, słuchajcie, robię taką akcję Sucking Sucks, czy się dołączycie? My mówimy, nie, no jasne, no jesteśmy świadomym lokalem, serwujemy kawę, o której dużo wiemy, no bo w kawie speciality chodzi o to, że wiesz, skąd ta kawa pochodzi i w całym tym łańcuchu, czyli od producenta, farmera gdzieś tam w Afryce czy Ameryce, przez stację przetwarzania, potem przez import i palarnię. Chodzi o to, żeby o tej kawie wiedzieć jak najwięcej i żeby to było fair dla wszystkich, tak? Nie chodzi tam o certyfikaty fair trade, tylko żeby rzeczywiście ten rolnik też zarobił. Więc taka jest trochę też geneza speciality. Więc byliśmy świadomym miejscem,
i powiedzieliśmy, nie, no jasne, to jest problem, te słomki to jest problem, wchodzimy w to jak najbardziej i idziemy o krok dalej, to rezygnujemy też z kubeczków takich powlekanych plastikiem, pójdziemy na kubki, przechodzimy na kubki biodegradowalne razem z pokrywkami biodegradowalnymi, co dzisiaj w ogóle wydaje się, no, to jest standard, tak? Tak? Nikt nie robi inaczej, no ale to był 2017 rok, więc było troszkę inaczej. I chwilę później Areta się odezwała, słuchaj, widziałam na targach super sprzęt, kompostownik. Będziesz mógł wszystkie rzeczy, które ci się, nie wiem, niedojedzony kawałek ciasta, kanapki, jakieś resztki, będziesz mógł wrzucić do kompostownika, macie dużo roślin w kawiarni, to będziecie od razu mieli kompost, taki prekompost do tych roślin. No i weszliśmy w to na maksa, zakumplowaliśmy się na maksa z Aretą, no i potem to już poszło samo tak naprawdę, więc jak wydawaliśmy rok później drugi przewodnik, czyli Coffee Spots Polska, w którym opisaliśmy kawiarnię, no już w całej Polsce, speciality, no to już tu był rozdział o Less Waste napisany przez Aretę, no i to już się tak napędzało. Dobrze, a jeśli chodzi o spotkanie i jakby produkty samego Less Waste, bo tutaj spotkałeś się z Aretą, która miała jakby swoją akcję. Tak. Natomiast tutaj z Agą Bukowską i udział w książce, to jest Książka jest inicjatywą Agi i super, że o tym pomyślała, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawa forma. Ty ją czytałeś, pewnie nasi widzowie jeszcze nie, bo z jednej strony to jest trochę przewodnik i manual dla gastronomii, to znaczy co robić, gdzie szukać inspiracji, jakie konkretne rozwiązania można u siebie wprowadzić, a z drugiej strony to jest też bardzo fajny przewodnik po lokalach i w Polsce i za granicą, bo lokale w Polsce opisywała Aga, lokale zagraniczne, wybrane oczywiście, opisywała Małgosia Minta, dziennikarka. I wydaje mi się, że to takie się zrobiło bardzo fajne kompendium wiedzy opisujący stan na 2020 rok, co też będzie ciekawe do sprawdzenia za 5 lat, że nagle za 5 lat otwierasz to i myślisz sobie, nie no, same oczywiste rzeczy, tak? To jest w ogóle dokładnie tak, jak przed chwilą mówiliśmy o tych słomkach. Tak, że dzisiaj coś, co tak. Kiedyś, pamiętam też tą akcję, co wydawało się, nie, że może niemożliwe, ale nowe, tak teraz już jest, tak jak mówisz, naturalne, także może faktycznie, jak zweryfikujemy tutaj treść, no, za 5 lat to będzie można wyrywać kartki. Ja pamiętam, jak moi pracownicy w 2018 roku pojechali na jakiś festiwal muzyczny, ta akcja dopiero się rozkręcała i oni wszyscy rzucali zdjęcia na festiwalu muzycznym, jak można lać piwo do jednorazowych kubków plastikowych, przecież to niszczymy środowisko. I sobie myślę, kurczę, 2 lata temu nikt na to nie zwracał uwagi. Dzisiaj wszyscy są już biczowani za to, że tak robią, nie? Więc ta zmiana naprawdę, naprawdę przyspieszyła. To prawda. No i tutaj historia z Agą jeszcze, tak, bo przeskoczyliśmy. Tak, a z Agą, no można powiedzieć, że ostatnie parę lat mojego życia to zaaranżowały te książki, bo Agę poznałem na premierze tej pierwszej malutkiej o Warszawie i tam się poznaliśmy z Agą. Później porozmawialiśmy trochę i uznaliśmy, że zrobimy taki projekt ogólnopolski i wydaliśmy tę drugą, tę grubszą. No więc już po prostu byliśmy cały czas w kontakcie. No a później Aga odezwała się z takim pomysłem, że słuchaj, Krzysiek, chciałem wydać książkę o Less Waste, czy napiszesz rozdział, taki manual dla gastronomii, bo masz trochę doświadczeń, może się nim podzielisz. I tak fajnie. Zaraz tutaj głębiej właśnie o tym temacie dla gastronomii, który jest tutaj jakby związany bardzo tematycznie i z podcastem gastronomicznym. Ale powiedz mi, Krzysiek, bo tutaj mówiliśmy jakby o takim lokalnym zainteresowaniu formą Less Waste, czy w ogóle jakby całej tej ideologii. Natomiast skąd pomysł, bo ty i udzielasz się i w Parcie Zieloni, co już jakby też świadczy o tym, a skąd w ogóle te zainteresowanie, gdzie to już się zaszczepiło i jak powstało to u ciebie? Wiesz co, u mnie szczerze mówiąc to jest chyba taka naturalna ewolucja. Jak patrzysz na to, co się dzieje na świecie, w jakim kierunku idzie też Polska, jak bardzo Polska nie chce odejść od węgla, a cały świat mówi, że planeta się pali, musimy coś zmienić. Jak widzisz te kolejne filmy z tonami plastiku wyrzuconymi gdzieś tam na brzeg, to wiesz, że no właśnie niektórzy mówią ideologia, niektórzy mówią jakiś trend aktualnie w gastronomii. Wydaje mi się, że to jest po prostu zmiana, którą musimy przejść i wydaje mi się też, że jest trochę taka odpowiedzialność, tak mi się wydaje, na tych takich miejscach na mapie dużych miast, które są ważne, żeby ta zmiana zaczęła się też trochę od nas, tak? Że no, zmiana się nie zacznie na pewno od rządu, który coś postanowi, zmiana się nie zacznie od wielkich korporacji, bo one robią to, co się po prostu opłaca w danym momencie, a że jednak na nas ta odpowiedzialność jest większa, a już szczególnie nam, mówię tutaj o kawiarniach, nam, właścicielom kawiarni, jest dużo prościej,
Bo wprowadzanie takich rozwiązań w kawiarniach jest jednak łatwiejsze niż w takich dużych kombinatach gastronomicznych. Nie? Ty masz duże doświadczenie, to wiesz, jak to wygląda. U nas jest łatwiej wstawić kompostownik, bo u nas masz trzy niedojedzone kawałki ciasta i dwie kanapki do wyrzucenia, a jakbyś miał mieć takie wielkie przedsiębiorstwo gastronomiczne, wiesz, restaurację tam na 40 stolików, to okaże się, że ten kompostownik musiał być trzy razy większy, to musiał być przemysłowej wielkości. Tak, ten proces wygląda zupełnie inaczej, ten ciąg jakby wygląda zupełnie inaczej. Tutaj absolutna racja. Rewolucje zaczynają się w kawiarniach, a tutaj piękny ten wstęp zrobiłeś. W zasadzie nigdy tego, mimo to, że siedzę też jakby w temacie, natomiast no, nigdy nie pomyślałbym, że czytając tutaj Twoje słowa, że rewolucja może się zacząć w kawiarniach. Natomiast no, faktycznie ma sens, to rozwińmy to trochę. No, to jest właśnie to, co powiedziałem, tak? Że nam jest łatwiej, jeszcze wydaje mi się, że też tym kawiarniom speciality jest szczególnie łatwiej. My mamy bardzo świadomych gości u siebie, tak? Myślimy bardzo podobnie. No, w większości kawiarni speciality jest tak, że jednak jesteś tam na miejscu jako właściciel, albo bardzo często, albo w miarę często. No, my się z gośćmi znamy, mieszkamy w tych samych dzielnicach, rozmawiamy na te same tematy, mamy dość podobną wrażliwość. Więc dla nas też wprowadzanie tych zmian było tyle prostsze, że nasi goście to wszystko rozumieli, tak? To znaczy, mówisz, że otwieraliśmy drugą kawiarnię rok temu, powiedzieliśmy, słuchajcie, rezygnujemy w ogóle z kubków jednorazowych, wprowadzamy tylko kubki wielorazowe, ale one będą droższe i nikt nie miał z tym problemu, tak? Bo wszyscy wiedzieli, okej, faktycznie jest problem z tymi jednorazowymi opakowaniami, więc to jest dobry kierunek, my to rozumiemy, idziemy w to. I wszystkie te zmiany po kolei wprowadzane były całkowicie zrozumiałe też dla naszego gościa. Czy łatwiej oznacza to też, czy to oznacza też jakby ofertę tą, którą oferujecie swoim gościom? Jest to łatwiej zaimplementować ze względu na to, że no, nie działacie w sensie takim jak restauracja, gdzie trudno byłoby podawać czy wynosić coś w opakowaniach jednorazowych. Jakby specyfika samej kawiarni jakby pozwala na łatwiejsze wprowadzanie tego. Świadomość pewnie tak, bo przychodzą kawiarnie to jakby inna grupa docelowa, tak jak mówisz, być może ludzie bardziej świadomi. Natomiast chociaż kawiarnie bardzo są zróżnicowane, też są kawiarnie i kawiarnie. Więc to trudno mi generalizować. Wydaje mi się, że kawiarnie speciality mają właśnie tę łatwość, że przyciągają konkretny typ gości, których naprawdę ta jakość kawy też interesuje, nie? Że jakby to nie jest sieciówka, która tam tylko tnie koszty i do tego pieca wrzuca wszystko równo, nieważne co, i pali na ciemno. Rzeczywiście są to osoby, którym na tej jakościowej kawie zależy. Powiedz mi, porozmawiajmy o kasie. I no nie, że ile zarabiasz. Chodzi o szczególnie w pandemii. Tak, dokładnie, tak, to bardzo temat wrażliwy. Krzysiek, wprowadzając jakby ideę, już może nie ideologię, ale ideę less waste, wydawałoby się, że jest to związane z pewnego rodzaju kosztami. Ale tutaj mówię, tu kompostownik, tak, tutaj jakaś inna forma przetworzenia tych pozostałości można, a to się przekłada na ilość śmieci, tak, które się wywozi, częstotliwość wywożenia śmieci i samych opłat i tak dalej, tak? Kiedy mówimy o kosztach gastronomii, to nie mówimy tylko o tym, nie wiem, o samym food koście czy obewnątrz koście, tak? To jest też całe te finansowe zaplecze z tyłu i wszystkie opłaty z tym związane. Przekujmy trochę, nie wiem, tych przykładów. Co zaimplementowałeś u siebie? Co mogłobyś powiedzieć? Albo inaczej, czy faktycznie przekłada się to na jakąś formę korzyści finansowych? Moim ulubionym przykładem jest przejście na zieloną energię, bo to jest chyba najprostsza zmiana, którą możesz wprowadzić u siebie w lokalu. W ogóle no, ja kończyłem uczelnię ekonomiczną, więc tam cyferki... Wiesz, jak policzyć. Cyferki, tak. Cyferki w miarę ogarniam. I było dla mnie pewnym zaskoczeniem na samym początku prowadzenia kawiarni, jakie duże są rachunki za prąd, tak? Te rachunki, wiesz, to rośnie, a ceny prądu w Polsce też. I pomyślałem sobie już parę lat temu, że no przecież można zmienić dostawcę, sprzedawcę prądu i to będzie taka jedna ze zmian, której nikt nigdy nie zauważy, tak? Podobnie może z internetem, że masz tam dwóch czy trzech dostawców i w sumie ten internet jest i działa i to są takie zmiany, które są niezauważalne z punktu widzenia kogokolwiek. No i okazuje się, że w Polsce zielona energia, możesz ją mieć dużo taniej niż standardowa energia z gniazdka, tak? Po prostu wystarczy poszukać, kupujesz energię z zielonym certyfikatem i ty czujesz się lepiej,
bo dajesz jasny sygnał do rynku energetycznego, że jest zapotrzebowanie na zieloną energię, czyli że firmy energetyczne powinny więcej zielonych źródeł szukać, tak? Instalować więcej wiatraków czy paneli fotowoltaicznych. Mhm. A z drugiej strony kawiarnia może zaoszczędzić no, pewnie z 20 do 30%, zależy gdzie poszukasz sprzedawcy prądu versus tę standardową ofertę, którą wszyscy podpisują, bo zależnie od tego, gdzie tam mieszkasz w kraju, są te różne spółki energetyczne, podpisujesz standardową ofertę, bach, a przecież możesz zmienić tego dostawcę i sprzedawcę i wtedy płacisz mniej. Więc to jest taka wymierna oszczędność, chociaż ogólnie no, na Less Waste nie można patrzeć chyba przez pryzmat jakichś szczególnych oszczędności w biznesie. Myślę, że to bardzo, bardzo ważna uwaga. Tak? Tutaj mówimy jakby o samym idei i problem jest bardziej globalny. Rozwiązujemy problem globalny niż tylko jakby samej restauracji, aczkolwiek te korzyści no, przekładają się poniekąd gdzieś też tam finansowo. No, mamy taki ciekawy przykład, bo szukamy tych sposobów, żeby redukować niepotrzebne opakowania. Z kubkami jest bardzo fajna akcja Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, czyli z własnym kubkiem. To się przyłączyła masa lokali w Polsce, to chyba liczone pewnie w setkach, w tysiącach, że przychodzisz z własnym kubkiem, a taki jak ten, stawiasz na barze. Wiem, że sanepid, wymagania, COVID, ale da się to zrobić bezpiecznie cały czas, nie trzeba z tego rezygnować. No i goście kupują kawę o złotówkę taniej. I to jest fajne rozwiązanie, tak? No tylko, że ty trochę do tej akcji dopłacasz. Z drugiej strony kubek dzisiaj, który miałbyś mieć jednorazowy, kompostowalny, czyli w sumie z tej kategorii kubków, nazwijmy je eko, pewnie najlepszy, no bo można je wrzucić normalnie, jeżeli mają odpowiedni znaczek na dnie, może je wrzucić do tego bio kosza i on się w końcu rozłoży. No ten kubek z wieczkiem pewnie kosztuje z 80 groszy teraz, nie? No, może tam plus minus. Więc tu dajesz komuś rabat złotówkę, gdybyś sprzedał mu w kubku na wynos normalnym, do tego kubka, za ten kubek byś zapłacił 80 groszy. Wychodzi to dość podobnie, więc finansowy efekt nie jest taki zły. No ale szukaliśmy tych rozwiązań z redukcją opakowań jednorazowych dalej i pomyśleliśmy, że w takich relacjach kawiarnia-palarnia, a kawa to jest ten podstawowy surowiec, nazwijmy to, na którym pracujemy, też można zredukować te opakowania. Bo jeżeli kawa do nas przyjeżdża, strzelam, 15 kg kawy tygodniowo, każda w opakowaniu kilogramowym, no to jest to 15 opakowań, które idą do śmieci i tutaj jest jeszcze problem z opakowaniami kompostowalnymi, bo kawa lubi mieć zaworek w opakowaniu, ten zaworek jest plastikowy, opakowanie papierowe, wyściółka jeszcze pewnie tam foliowa, no dużo warstw, ciężko byłoby to rozdzielać, więc dla środowiska niedobre. No i przeszliśmy na opakowania wielorazowe. Zaczęliśmy współpracować najpierw w tym temacie z palarnią Coffee Lab, później z Good Coffee. Mają różne rozwiązania. Jedni sprowadzili jakieś super fajne, fancy pudła ze Stanów, inni poszukali jakichś puszek z wentylami gdzieś tutaj na rodzimym rynku, więc rozwiązań jest kilka. No i de facto ta kawa nie jest tańsza o koszt tego opakowania, tak? Bo to by było tańsza pewnie, nie wiem, o 2 zł na kilogramie. Tak. No ale z drugiej strony tej palarni doszła jakaś tam dodatkowa logistyka, bo oni przywożąc kawę muszą odebrać te stare opakowania, musieli w ogóle zainwestować w te opakowania, więc to też był koszt startowy, tak? Czyli im mniejszy transport, im mniejsza produkcja. Tak, tak. Tutaj myślimy bardziej globalnie znowu. Tak, tak. No ale też nie było takie oczekiwanie, że robimy to wszystko po to, żeby zaoszczędzić, tylko rzeczywiście, że jakoś to Less Waste się wpisało w całą działalność firmy, więc szukamy tych rozwiązań na każdym kroku, żeby coś dobrego zrobić. Krzysiek, jeszcze bazując jakby na Twoim doświadczeniu, na tym, co zrobili, w zasadzie z tego, że jesteś związany bardziej z Less Waste, bo tutaj podaliśmy kilka przykładów. Może niekoniecznie muszą być związane z gastronomią, ale czy są jeszcze jakieś takie rozwiązania, kiedy teraz już jakby poruszamy tą tematykę, można byłoby spraktykować na własnym podwórku czymś małym, gdzie moglibyśmy zainicjować już jakby ideę Less Waste. Tak? I tak jak mówię, niekoniecznie to musi być jakby tu związane już z gastronomią, chociaż przekładamy to w pewien sposób, ale tak jak mówisz, właśnie tutaj zielona energia, czy tych pomysłów jest więcej? Nie, no pomysłów jest cała masa. Na pewno też się na tym łapiemy, otwierając szczególnie nowy lokal, że szukamy sprzętu i często idziemy w sprzęt używany, pewnie starszej generacji. I trochę sobie nie zdajemy sprawy z tego, że czasem warto wydać trochę więcej pieniędzy na sprzęt nowy, bo jego eksploatacja będzie tańsza. Pomijając naprawy i części, to jednak te klasy energooszczędności
robią różnicę, nie? Że ten rachunek będzie później wynosił 1200 czy 1250 zł, a to 50 zł co miesiąc, to jest 600 zł w skali roku, nie? A w skali tam powiedzmy 5 lat. To są moje ulubione obliczenia właśnie. Tak, a w skali 5 lat to już potem masz, potem masz 3000 zł. Więc szukanie tego to na pewno. No myśmy szukali sobie na każdym kroku gdzieś tam jakichś takich małych rzeczy, które możemy wyeliminować. Okazało się na przykład, że w kawiarni, a w kawiarniach speciality bardzo często używa się wagi, dlatego że cały czas tę kawę ważysz, dozę kawy, ile wody zużywasz. No okazało się, że używamy na przykład baterii, tak? Bo w sumie no, zawsze się używało baterii, zawsze były te baterie, no to potem przeszliśmy na akumulatorki. Później z akumulatorków przeszliśmy na wagi na USB, które były też dużo wygodniejsze dla baristów, bo nie trzeba było tego co chwilę podłączać. No i super, bo nie masz tych baterii, które wiadomo, że są takim odpadem no, zupełnie niepotrzebnym, wymagającym przetworzenia, które dodatkowo nie wiadomo gdzie wrzucić, no bo musiałbyś je wrzucać do takich centrów specjalnych, tam gdzie wyrzucasz sprzęt elektroniczny zużyty, więc zwykle niestety te baterie trafiają, lądują. No właśnie, w zwykłych zmieszanych śmieciach, nie? Z którymi się później nic nie dzieje. Więc takich małych rzeczy, których da się szukać, jest na pewno dużo. No perlatory na krany, to też takie małe rozwiązanie, które jednak daje Ci wrażenie i no nie tylko wrażenie, ale efekt tego, że ta woda się lepiej rozlewa, a wody zużywasz mniej. Więc tych takich małych rzeczy, no faktury i cały obieg dokumentów elektronicznych. No to jest w ogóle, wydaje mi się, z punktu widzenia, no Ty wiesz o tym dużo, zarządzania lokalami gastronomicznymi, no dla menedżera to jest po prostu wygoda, że nie dostajesz cały czas tych faktur i WZ-ek papierowych, które gdzieś się gubią, pracownicy tutaj mu wpadnie pod lodówkę, tutaj gdzieś się zgubi, potem dzwoni kontrahent, że mu nie zapłaciłeś, że Ty w sumie nie masz tej faktury, nie masz tego policzonego w kosztach, to Ci się nie zgadza. Przychodzisz na obiekt elektroniczny, który chyba już dzisiaj wszystkim pasuje i nagle nie masz tych niepotrzebnych dokumentów, a i z księgowością Ci się łatwiej współpracuje, no to są same zalety wtedy. To prawda, ta lista wydaje się być całkiem spora i całkiem długa. Natomiast rozmawialiśmy tutaj o pewnym pomyśle troszeczkę wcześniej. Nie będziemy tutaj może całej tej listy pomysłów wymieniać, na pewno jest tego znacznie, znacznie więcej. Natomiast ja tu poprosiłem Krzysztofa, żeby dołączył do naszej grupy facebookowej, na której od czasu do czasu będą pokazywać się live'y z moimi gośćmi, z gośćmi podcastu gastronomicznego, gdzie jakby w tym ścisłym gronie osób zainteresowanych tą tematyką i jakby samej gastronomii, ale tej kuchni od kuchni, że tak powiem, będzie możliwość tutaj wysłuchania i porad Krzyśka, o czym będziemy gdzieś informować. Tak jest. Krzysiek, coś jeszcze? No właśnie, patrzę sobie jeszcze czy jest coś, co fajnie byłoby poruszyć. Coś, co mi się bardzo spodobało i pewnie też widzów Twojego podcastu zainteresuje, to są te takie nowe inicjatywy walczące z marnowaniem żywności, czyli startupy typu Too Food To Go, Too Good To Go. Jest jeszcze drugi taki na pewno, teraz nazwa wyleciała mi z głowy. I to jest bardzo fajna idea. Myśmy to wprowadzili trochę wcześniej współpracując z food sharingiem w Warszawie. I zawsze jak mieliśmy na koniec dnia coś niesprzedanego, co już no, nie nadawało się na następny dzień, to przychodził do nas ktoś z food sharingu. To było tyle wygodne rozwiązanie, że rzeczywiście ktoś sobie tupta do Ciebie, zabiera to i Ty już nie masz problemu, tak? Nie, a masz też czyste sumienie, że nie wyrzuciłeś tego do śmieci. Pracownicy nie przyjedzą, nie kawałków ciasta, to jakby to jest pewne. I to była fajna inicjatywa na takim poziomie lokalnym, warszawskim. Rzeczywiście ten food sharing działał. Na początku w ogóle ja nie rozumiałem idei food sharingu, bo pomyślałem sobie, kurczę, ale to trafia do jakichś przytułków czy do jakichś świetlic środowiskowych. A okazuje się, że nie, że to są po prostu osoby, które ratują jedzenie. Wiemy, że to może brzmi zabawnie, ale są osoby, które po prostu wyznają taką zasadę, że po co ktoś ma to wyrzucić, skoro ja to mogę jeszcze zjeść. Tak. I to było bardzo fajne, a okazało się później, że są zagraniczne startupy, ale nie takie startupy jak krwiożercze z Doliny Krzemowej, tylko bardziej takie startupy zaangażowane społecznie, bo Too Good To Go jest europejskim startupem, gdzie stoi za tym idea niemarnowania żywności. Nie jest to wielki przychód za te niesprzedane rzeczy, ale pokrywa mniej więcej, no pewnie niecały food cost z tych rzeczy, które normalnie byś już wyrzucił do kosza. A jednocześnie masz gdzieś tam osoby, które są zadowolone z tego, że kupiły to dużo taniej niż normalnie w lokalu. Więc to fajnie to obserwować, że coś takiego powstaje i na przykład po przykładzie Too Good To Go widać, że to się dość dobrze rozwija.
Wiesz co, w zasadzie to przypomniałeś mi też taką społeczną chyba akcję. To znaczy nie wiem jak to nazwać, bo nie do końca się temu przyglądałem. Natomiast na swoim osiedlu też zauważyłem, niedaleko mnie przy centrum handlowym stoją lodówki, w którym można zostawić jedzenie. Mhm. Nie jest to już może akcja, o której mówimy. Natomiast jakby sama ta idea niemarnowania żywności. To jest wszystko przez ludzi od food sharingu robione i rzeczywiście są też osoby, które nie biorą na przykład jedzenia z kawiarni dla siebie, albo biorą tylko część, a resztę zanoszą do takiej lodówki i to sobie tam czeka na kolejną osobę. Poza tym już były chyba też takie akcje organizowane w sieci, tak? Kup posiłek, tak? Można było to zrobić dokładnie właśnie to w ten sam sposób, żeby osobom które tego pożywienia potrzebują, można było wykupić gdzie tam w miejscu jakimś tam sobie go odbierały. No myślę, że jeżeli chodzi właśnie jeszcze tutaj o temacie jakby samego może nie ratowania, ale też i oszczędzania tych odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych i tego, co nam zostało z różnych powodów, to jeszcze tutaj mówiąc o Excelach i o cyfrach, które też lubisz, no sam fakt jakby planowania produkcji, tak? Sam plan planowania i tego, co chcemy sprzedawać i jak sprzedawać. Mhm. Tutaj mówimy i o tych właśnie food costach, i o recepturach i samym fakt tego, że prowadząc właściwą i skuteczną gospodarkę, tak, nie generujemy tyle odpadów i tak naprawdę no, możemy zarabiać na tych stratach, które ewentualnie możemy u siebie wygenerować. Kurczę, no ten temat jest no, do zgłębienia i jest tego dużo. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na live i jakimś takim skupimy się na jakimś konkretnym temacie, żeby o tym porozmawiać z naszymi słuchaczami. Natomiast ja powiem tutaj na koniec, że zapraszamy. Ja tutaj wszystkie linki, informacje odnośnie tego, gdzie Krzysiek był i współautorem, i tam, gdzie publikował swoje książki, będą dostępne pod materiałem w linkach i serdecznie zapraszam do lektury, no bo jest tutaj warto. Krzysiek, raz, może nie raz jeszcze, ale dziękuję. dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki, i za czas. Dzięki również. I mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Tak. A tu jeszcze powiem taką ciekawostkę naszym widzom, że okazało się, że w sumie to już się poznaliśmy kiedyś w życiu parę lat temu. Świat gastronomiczny jest bardzo mały. Świat jest mały, tak. Okazuje się, że razem jesteśmy z Górnego Śląska. Krzysiek już w Warszawie, rozminęliśmy się w Gdańsku, a ja dalej na Górnym Śląsku. Także to prawda, świat jest mały. Raz jeszcze, dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia.